Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. W kolejnym filmie reklamującym zalety chorowania w listopadzie. Kiedy sobie chorujesz w listopadzie, to możesz sobie popracować spokojnie w końcu. No i ja sobie dzisiaj pracuję spokojnie, nadrabiając zaległości w kręceniu filmów. Tutaj też widzicie Gencjanę na ranę, też reklamuję bardzo Gencjanę i polecam. Ten film będzie dotyczył kwestionariusza, który dostałam i który przez kilka najbliższych dni możecie wypełniać. Znaczy mogą wypełniać rodzice dzieci z zespołem Aspergera, córek z zespołem Aspergera. I jest to badanie prowadzone przez Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS dotyczące funkcjonowania psychologicznego dzieci oraz nastolatków z zespołem Aspergera w różnych obszarach życia. Celem badania jest uchwycenie specyfiki dziewczęcego profilu zespołu Aspergera. Ja... Na pytania w tym kwestionariuszu, w porozumieniu z autorką tego kwestionariusza oczywiście, który zresztą wam linkuję na końcu filmu i pod filmem, odpowiem na te pytania nie w formie zamkniętej, a w formie otwartej. Pierwsze pytania są oczywiście takie typowo statystyczne. Zacznę od pytania czwartego. Czy w rodzinie są jeszcze inne osoby z zespołem Aspergera? U mnie w rodzinie nikt nie ma diagnozy zespołu Aspergera, natomiast ewidentnie można prześledzić w historii mojej rodziny, kogo to dotyczyło, bo przypadki, tak jak nieraz już w różnych filmach podkreślałam, są ewidentne. Coraz więcej jest opinii świata naukowego, że zespół Aspergera jest genetyczny. W związku z czym no, prawdopodobieństwo, że masz w rodzinie Aspergerowca lub psychopata, tutaj odsyłam już bardziej do teorii Barona Cohena, jest jeden z moich filmów o psychopatii zero empatyczności, jest bardzo wysokie. Do jakiej placówki edukacyjnej uczęszczało dziecko? Ja uczęszczałam do publicznej. Oczywiście w czasach mojego dzieciństwa nie bardzo była w ogóle jakaś diagnostyka zespołu Aspergera. Nic się o tym nie mówiło. Problemy miałam typowe, a więc miałam dobre oceny, źle się czułam w klasie, źle byłam traktowana przez klasę, źle byłam odbierana. Często również przez nauczycieli byłam źle odbierana, bardzo często lądowałam za drzwiami. Miałam bardzo dużo konfliktów z nauczycielami. Równocześnie miałam dużo swoich inicjatyw, typu jakieś tam gazetki, przedstawienia i tak dalej. I to było takie bardzo, bardzo skrajne, no bo z jednej strony opinię miałam dziecka bardzo dobrego, kreatywnego, otwartego, chętnego, a z drugiej bezczelnego, okropnego, prowokacyjnego, prowokującego. Dziecko, które kompletnie nie chce się dogadać. Mniej więcej od szóstej klasy chyba, czy od piątej miałam obniżoną cenę z zachowania nieco. Po szóstej klasie mój nauczyciel biologii otwierał własną szkołę. To też była szkoła publiczna. No, otwierał własną szkołę i został tam dyrektorem. I zabrał mnie po prostu do tej szkoły, mimo że miałam do niej dalej dużo z miejsca zamieszkania niż do tej, w której się poznaliśmy. I tam do końca szkoły podstawowej był dla mnie taką ochroną. To znaczy ja bardzo często lądowałam u dyrektora na dywaniku. Swoją drogą chodzi o szkołę podstawową numer 3 w Kobyłce pod Warszawą, gdzie dyrektorem jest pan Tomasz Szturo, jeden z najlepszych pedagogów, jakich w życiu spotkałam i zdecydowanie autystyczny, dlatego się bardzo dobrze dogadywaliśmy. On przerażał dzieci, a w ogóle nie było czym.
Niemniej byłam jedną z tych nielicznych uczniów, którzy się go nie bali. On był zawsze spokojny, był bardzo stanowczy, bardzo konsekwentny i konkretny. No i tak, w dzieciach neurotypowych budziło to przerażenie. Oni się bali, że nie wiem, co on im zrobi, ale strasznie się bali. Nigdy nie podnosił głosu. Natomiast konsekwencje, jakie wyciągał, były no, czasami niezwykłe. Znaczy, szedł na przykład na czwarte piętro bardzo spokojnie za chłopakiem, który pluł na schody. I tak sobie wszedł. I powiedział, że to widział, w związku z czym kolega wychodzi sprzątnąć całe schody z tych harów. Być może to przerażało dzieciaki, że on pozwalał im się narazić na konsekwencje własnych działań. Nie powstrzymał go na parterze, tylko szedł na to czwarte piętro za nim. Dla mnie to budziło szacunek, to budziło respekt i było bardzo logiczne, że tak się, tak po prostu powinien zrobić. Znaczy, powinien skonfrontować dzieciaka z konsekwencjami jego własnych działań. Natomiast w liceum przez 4 lata liceum byłam w 5 szkołach. Jedną sama rzuciłam, bo źle się tam czułam, też miałam straszliwe konflikty z nauczycielami. Mimo że nie uważam, żebym była okropnym bachorem. Druga szkoła to była szkoła wieczorowa, stwierdziłam, że ma za niski dla mnie poziom i ją rzuciłam. Była to szkoła, którą sobie zorganizowałam, gdy uciekłam z domu, mając 17 lat. No ale stwierdziłam, że nie da rady. To znaczy, że ja potrzebuję szkoły na wysokim poziomie intelektualnym, na wysokim poziomie wymagań i oferty edukacyjnej, a to jest po prostu jakiś śmietnik dla ludzi, którym się nie chce. Za cały czas mam wrażenie, że mam jakieś brwi nierówne. No i tamtą szkołę rzuciłam, potem się dostałam do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Warszawie. Stamtąd zostałam wyrzucona za nieprzestrzeganie kontraktu. Potem przez kilka miesięcy nie miałam szkoły, potem byłam w jakimś zespole szkół pod Mińskiem Mazowieckim, gdzie był po prostu koszmar i nauczyciele i dzieciaki nie znosili mnie za to, że jestem z Warszawy. Dodatkowo to, że miałam zielone włosy, nie poprawiało sytuacji. Skończyłam tą 3 klasę, załatwiając sobie w tym czasie drugi ośrodek socjoterapii, czyli Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOS w Warszawie. I tamtą szkołę już przez całą czwartą klasę tam chodziłam, grzecznie się uczyłam. Mieszkałam tam też, bo już nie wróciłam nigdy do domu. Elegancko zdałam maturę i elegancko dostałam się na UW, na kierunek, na który chciałam, z wynikiem 100%. W trzeciej klasie nie miałam szkoły łącznie przez 4 miesiące. Dlatego, że po tej pierwszej nie od razu mnie przyjęli do tej drugiej, a po wyrzuceniu mnie z tej drugiej, czyli w ogóle z trzeciej mojej szkoły, żadna w sumie szkoła nie chciała mnie przyjąć, dlatego że wyrzucono mnie ze szkoły dla niegrzecznych dzieci. I był duży problem. I wtedy poprosiłam rodziców, żeby pomogli mi znaleźć jakąś szkołę, no i znaleźli mi tą, czy ja ją znalazłam, a oni pomogli to załatwić. Kiedy zauważyli Państwo pierwsze symptomy zespołu Aspergera lub autyzmu? Oczywiście moi rodzice nie bardzo wiedzieli, mimo że mama była położną i w dzisiejszych czasach doskonale by to wiedziała, nie mieli szans wiedzieć, o co chodzi. Za to w ich wspomnieniach mogę tylko odtwarzać te wspomnienia, o których oni i rodzina mi opowiadali, tak, no bo nawet nie mogę z nimi tego przegadać, bo nie żyją. Mówili, że zazwyczaj siedziałam sobie w kącie i bawiłam się książkami. Dosyć szybko ogarnęłam, czym są książki. Zanim ogarnęłam, czym są książki, zajmowałam się obdzieraniem grzbietów z książek.
Generalnie siedziałam, coś tam sobie układałam, coś tam sobie stukałam. Nunu przyszła cała mokra. Chcesz się pokazać, jaka jesteś mokra? Mokra i w błocie, i mnie ubłocisz? Wiesz, że zazwyczaj to wyglądało, jakby mnie w ogóle nie było. Pod względem zabaw nie byłam problematycznym dzieckiem. O Jezu, nie, straszna jesteś. Weź się powieś na drabinie. Za to bardzo narzekali na to, że ogólnie byłam płaczliwa, lękliwa i nie chciałam spać. Bardzo chciałam spać, ale miałam straszne problemy z zasypianiem, więc całe noce to był problem, natomiast całe dnie, Boże, jak mnie obłóciła. Całe dnie siedziałam i sobie coś tam robiłam. Nie trzeba się było mną zajmować, zajmowałam się sobą sama, patrzyłam się w okno, kiwałam. Oglądałam te książeczki, coś tam układałam. Te zabawy, które już pamiętam, miałam mnóstwo lalek, ale moje zabawy były takie bardzo charakterystyczne, dlatego że ja po prostu zajmowałam się umyciem i przebraniem lalek i usadzeniem ich na regale, ewentualnie organizacją jakiegoś balu czy też pogrzebu, chociaż tak moja siostra cioteczna psycholka mi szczepiła pomysły z chrzcinami dla lalek, a i mój misiek był księdzem, a ja to trochę przekształciłam jednak na pogrzeby. I ja przygotowywałam po prostu tę imprezę, robiłam dekoracje, ubierałam lalki, szykowałam muzykę, ustawiałam jedzenie i w zasadzie był koniec zabawy, bo same zabawy naśladowcze mnie nie interesowały, nie wiedziałam w ogóle co, po co i jak. Inną moją zabawą było zrzucanie wszystkiego z regału i układanie od nowa. Dlatego zazwyczaj w moim pokoju po kostki, po kolana było nawalone zabawek, czy tam w ogóle wszystkich rzeczy, które miałam. I ja sobie tylko starałam się układać to w systemy. Byłam oczywiście strasznie bałaganiarskim dzieckiem, jak większość aspergerowców. Do dzisiaj jestem potwornym bałaganiarzem. Gdzie nie wejdę, to po prostu od razu robię bałagan. Zaraz kichnę. Mam niezwykły talent, wręcz supermoc do robienia bałaganu. To znaczy, ja po prostu pojawiam się w pomieszczeniu i tam natychmiast jest bajzel. Niestety również u innych ludzi. Dziękuję bardzo. A zdarza się również, że w urzędach i u lekarza. Podstawkę sobie załatwiłam, żeby szafkę nie niszczyć. Kolejną moją zabawą było. Miałam taką kuchnię letnią, to znaczy w ogrodzie stała stara kuchnia, stara westfalka. I to była moja kuchnia. Ja tam sobie robiłam kotlety z błota i później nimi rzucałam w ścianę domu. One zasychały na tej ścianie. Zdejmowałam je z tej ściany delikatnie i one miały taką fajną strukturę, taką delikatną, i się miziałam o twarz. Czasami dokładałam koperek do tych kotletów. Zajmowałam się też kopaniem rowów w piaskownicy. Mając 5 lat, założyłam firmę detektywistyczną, w której była druga pięciolatka i ośmiolatka. Chciałam śledzić mojego dziadka, ponieważ uważałam, że jest złolem absolutnym i złapię go na czymś. Mojego dziadka spiego zresztą. Okazało się, że dziewczyny, znaczy ja im zostawiałam jakieś, projektowałam jakieś szyfry, jakieś kody i one w ogóle nie potrafiły tego odczytać, mimo że im tłumaczyłam co i jak. Któregoś dnia zorientowałam się, że ośmiolatka jakoś tam ogarnia literki i kolory. To były dzieci z takiego Pekinu tak zwanego. Więc zaniedbane. Natomiast pięciolatka nie zna nawet koloru, w związku z czym moje wszystkie szyfry no po prostu nie mają szans być odczytane. I zamknęłam swoją firmę detektywistyczną. Poza tym dość często uciekałam z domu do stodoły. Umawiałam się z mamą na ucieczkę z domu. Brałam kijek, chustkę taką dużą i mama mi tam wkładała kromkę chleba, ja sobie to zawiązywałam, no i oczywiście chusteczki, bo ja miałam obsesję smarkania i do dzisiaj ją mam, ja zawsze muszę mieć co smarkać.
i nie usnę spokojnie, jeśli nie mam przy łóżku czegoś do smarkania, to znaczy, że zawsze mam katar. To znaczy, że zawsze potrzebuję być zabezpieczona na tę ewentualność. No i brałam sobie ten węzełek, ten kijek na ramię i szłam do stodoły. I w zasadzie. Aha, jeszcze budowałyśmy z siostrą samochód z krzeseł jakieś i tak dalej. I jeździłyśmy na pikniki. Oczywiście pikniki odbywały się w pokoju. Z jakiegoś dziwnego powodu zakładałyśmy wtedy kimona, brałyśmy lalki bobasy, jadłyśmy kisie. No i cała zabawa w zasadzie polegała tylko na zjedzeniu tego kiślu. Moja siostra jeszcze miała taki dodatkową atrakcję, że brała swojego bubasa za nogi i waliła jego głową o podłogę, bo on nie chce jeść. I wracałyśmy. Nie umiałyśmy się bawić właśnie w te zabawy naśladujące życie. Umiałyśmy tylko coś przygotować. Kiedy dostałam bubasa, to chyba jedną czy jeden czy dwa wieczory zajęłam się jego higieną, to znaczy przewinęłam go, niby wykąpałam w wanience i stwierdziłam, że jest to tak beznadziejnie nudne, że nie chcę tego robić. Aha. No i zawsze się układałam z bardzo dużą ilością swoich miśków i lalek do spania, bo uważałam, że jest im przykro, jeśli z nimi nie śpię. Zazwyczaj miałam ciasno, a tych lalek było full. Bardzo było dla mnie ważne ustalić, miałam trzy bobasy i bardzo mi to przeszkadzało, bo miałam potrzebę ustalić, którego matką jestem. A zupełnie się nie mogłam zgodzić na to, że mam aż troje dzieci, mając te 4 czy 5 lat. To mi się w głowie nie mieściło. No i szybko mnie to zaczęło denerwować, więc w ogóle przestałam chcieć być matką któregokolwiek. Najbardziej lubiłam mózg elektroniczny, lubiłam klocki, układanki i przede wszystkim takie książeczki dla dzieci, tam typu mam 6 lat czy coś takiego, co trzeba było rysować szlaczki, rozwiązywać łamigłówki. Łamigłówki, tak, głównie tym się zajmowałam. Nie bawiłam się z dziećmi, nie umiałam bawić się z dziećmi, nie chciałam bawić się z dziećmi. Poszłam raz do piaskownicy i tam było tyle dzieci, chyba z 8, że kręciło mi się w głowie. Nie umiałam nawiązać relacji, denerwowało mnie to. Zaczęło mnie tym zależeć gdzieś koło 7, 8 roku życia. Koło 9 czy 10 już czułam się dobrze z tym, że jestem nielubiana, bo już uważałam to za komplement, a nie obelga. Aha, i to jest pytanie o to, kiedy zauważyli Państwo pierwsze symptomy zespołu Aspergera. No przede wszystkim u mnie symptomem zespołu Aspergera jest dygresyjność do kwadratu. Jak widać, popłynęłam z całymi od razu zabawami z okresu dziecięcego, więc pewnie odpowiedziałam już na 10 pytań z tego kwestionariusza przed chwilą. No ale dobra. Był taki film. Nie wiem, 4-5 lat miałam, jak go oglądaliśmy z rodzicami, o chłopcu, który był głęboko autystyczny, w latach 70. to było, i miał trafić do jakiegoś DPS-u. Co mi poglądasz? Nie, słucham cię. Aha. Miał trafić do jakiegoś DPS-u czy innego psychiatryka na stałe, jego rodzice się nie zgodzili i starali się do niego dotrzeć, i były to pierwsze w ogóle próby podejścia do autysty, a wręcz zdiagnozowania autysty. Oni go tam trzymali w łazience i starali się ogarnąć jego świat, to na co on patrzy, to jak on mówi, tak on się kiwa. Ja oglądałam ten film z wielką fascynacją, mając poczucie, że ja się z tym chłopcem dogadała bez problemu żadnego. Natomiast moi rodzice strasznie się śmiali i mówili, Boże, ten film jest o Ani. Tak jakby nie było mojej matce. W okresie niemowlęcym dziecko było bardzo niespokojne, drażliwe, płaczliwe, wyjątkowo spokojne, spało więcej niż inne dzieci. Ja miałam problemy z obudzeniem się, ale przede wszystkim miałam problemy z zasypianiem. Całe noce nie mogłam spać, bardzo szybko pojawiły się lęki. Tak jak mówiłam, w dzień byłam spokojna, w nocy byłam niespokojna. Mówili, że byłam strasznie drażliwa, płaczliwa, że wystarczyło na mnie krzywo spojrzeć, a już darłam mordę. Taki jest
przekaz, w którym zostałam wychowana, o moim dzieciństwie. A rozwój motoryczny, czy odbył się w prawidłowym czasie, opóźniony czy przyspieszony? Generalnie prawidłowy, natomiast zawsze mówili o mnie, że jestem sierota, że jestem niezgrabna. I tak naprawdę pełny rozwój motoryczny osiągnęłam po 30. W dzieciństwie straszliwym problemem dla mnie było to, że co podniosłam rękę, to wsadzałam sobie palec do oka. Znaczy podnosiłam rękę po prostu, żeby coś zrobić. I nie wiem jak, ale palec po prostu lądował w oku, strasznie to bolało, leciały łzy. Było bardzo nieprzyjemnie. Notorycznie gryzłam się w policzki niechcący, przegryzałam sobie policzki i język i leciała krew. Do dzisiaj mi się zdarza to, ale nie aż tak drastycznie. Też moi rodzice mówili, że przewracałam się na prostej drodze i to jest ewidentna prawda, bo ja potrafiłam niechcący podstawić sobie sama nogę i się przewrócić. Ciągle miałam połamane ręce, palce, ciągle miałam jakieś wypadki. Bez problemu nauczyłam się jeździć na rowerze. Nigdy nie nauczyłam się robić przewrotów. Bardzo się bałam tego. W szkole wręcz po prostu uciekałam z WF-u albo stawałam zawsze na końcu kolejki. Odmawiałam, mimo że cała klasa się ze mnie śmiała. Nie robiłam, nie zrobiłam w szkole przewrotów i po prostu nie. W domu były to dzikie awantury. Ja się nauczyłam robić przewrot, jak miałam 3 lata i chciałam pokazać prababci, jak to jest. No i wpadłam na jakąś zabawkę, coś sobie uszkodziłam w kręgosłupie, nie mogłam oddychać. I bardzo zaczęłam się bać tego. Chciałam przełamać jeszcze ten lęk. Chwilę później, leżąc nad stawem naszym u nas na ogrodzie, i zrobiłam przewrót do tyłu. Do stawu i nie umiałam pływać. Rodzice mnie wyciągnęli, ale to były 2 przewroty, które zrobiłam w życiu. Po tym, no tam kilka tych wcześniej, tak, co się nauczyłam. I później już nigdy nie i nie było szans. Stawanie na głowie, nie gwiazda, nie w ogóle górna połowa ciała niżej niż dolna. Nie. Nie. Nigdy nie udało mi się nauczyć jeździć na wrotkach, rolkach, łyżwach, nartach. Na nartach potrafię skręcać tylko w prawą stronę, nie potrafię w lewą. Zaczynam się kręcić w głowie, po prostu świat mi staje do góry nogami, gdy mam skręcić w lewo na nartach. Chodzić zaczęłam, jak miałam 11 miesięcy. I mama pokazywała, czy tam jak dziadek przyszedł, jak chodzę, no i jak to typowy autystyk, nie trafiłam w drzwi, tylko walnęłam głową w futrynę i odmówiłam chodzenia jeszcze przez kilka miesięcy. Wręcz był podobno problem z posadzeniem mnie. Bo nie, bo zaliczyłam wypadek. Bardzo nie lubiłam wypadków, bardzo się bałam wypadków. Małą motorykę mam bardzo sprawną. Znaczy jestem uzdolniona i sprawna manualnie. Nie wiem, jak to się ma do wsadzania sobie palców do oczu, jeśli to jest koordynacja ręka-oko. No i widocznie jest wybiórcza. Napięcie mięśniowe było prawidłowe, wzmożone czy obniżone? Było i obniżone, i wzmożone, i to jest mój problem do dziś. Strasznie się garbiłam, miałam nogi w X. Byłam jak takie zabawki, co mają od spodu taki przycisk i są na gumce i one tak są takie sflaczałe. A równocześnie poszczególne mięśnie potrafiłam mieć tak zaciśnięte i do dzisiaj tak jest, że mogłam sobie zrobić krzywdę, na przykład wbić sobie paznokcie w rękę, zaciskając ją tak, że aż tak do czerwonego. Zawsze miałam też szczękościski, do dzisiaj je mam. Ogromne wady postawy i bardzo przemęczone mięśnie. Ja potrafię się złapać na tym, że trzymam nogę jakoś tak. I to tak na całe tam napięcie po prostu, no, całe na jakim stać, gdy próbuję odpocząć. Stopy składają mi się do środka, tak? Znaczy, kiedy odpoczywam, to mam tak stopę.
Kiedyś moja koleżanka rysowała mój akt, on później wisiał u nas w mieszkaniu i wszyscy mnie rozpoznawali na tym akcie, mimo że tam nie było twarzy. Rozpoznawali mnie po stopach. I przerażają się w ogóle ludzie tym, jak bardzo potrafią mi zwisnąć stopy do środka. Zaczęłam samodzielnie wstawać, około 9 miesiąca życia chodzić, 11, więc w zasadzie wszystko Jadzia. elegancko. Nie było tu nic dziwnego. Jadzia robi gwałty na swoim nastym już łóżeczku w życiu. W okresie niemowlęcym, czy byłam bardziej ruchliwa, czy spowolniona, czy taka jak inne dzieci? No raczej mówili o mnie, że byłam bardzo spokojna i bezproblematyczna, kiedy akurat nie darłam mordy. Czyli raczej spowolniona. Rozwój mowy, opóźniony czy wczesny. Czy mowa pojawiła się i zaniknęła? Nie, pojawiło się i zaniknęło chodzenie, a mowa zaczęłam bardzo wcześnie. I naprawdę nie chcę tutaj rzucać jakichś terminów, dlatego że terminy, które ja pamiętam, które moja mama powiedziała, jak powiedziałam na diagnostyce w synapsis, to baba po prostu zareagowała, że jestem mitomanką. Moja mama nie mogła tego potwierdzić, więc nie będę tego podawała. W każdym razie około roku już mówiłam i jak widzicie, do dzisiaj jest to moją największą pasją. Mogę gadać po prostu bez przerwy. Mowę wykorzystywałam wcale nie do porozumiewania się, tylko do klepania na pamięć wszystkiego, czego się da. Nauczyłam się wszystkich wierszyków dla dzieci, wszystkich książek, które miałam, a miałam ich full. Chrupek jest w ogóle w szoku, ile miałam tych książek, bo one się tutaj teraz walają, to jest tylko jakiś ułamek. Nauczyłam się Pocztu Królów Polskich. W zasadzie uczyłam się, czego się dało na pamięć i po prostu chodziłam i to klepałam. Dzięki czemu mogłam szybko zacząć grać rolę czerwonego kapturka w różnych przedstawieniach, szczególnie mojej babci w bibliotece. Bo po prostu znałam kilka wersji czerwonego kapturka na pamięć. Porozumiewałam się w zasadzie tylko z mamą, bo to było ciekawe. Mamie się zadawało pytania i ona odpowiadała. Znaczy nie, w sumie z ojcem też. Rozmawialiśmy o rzeczach. Pamiętam, jak koło 8 roku życia rozmawialiśmy z ojcem na balkonie w nocy o tym, że wszechświat nie ma granic i dostałam szału. Nie mogłam tego pojąć, nie mogłam tego zaakceptować, jak to nie ma granic. Skończyło się tym, że waliłam głową w barierkę, bo ja nie mogę tego znieść. Dziecko było rehabilitowane w okresie niemowlęcym. Ja byłam rehabilitowana mniej więcej do 11 roku życia. To była fizyczna rehabilitacja. Ze względu właśnie na to, że mi kończyny się wykręcały jak chciały i w ogóle robiły co chciały. Poza tym byłam chora na wszystko. Jakieś astmy, zapalenia płuc, alergie, na wszystko łącznie, tak jak moja mama mówiła, ze spojrzeniem. Bóle brzucha, alergie skórne, łamliwość wszystkiego. Byłam strasznym zdechlakiem. Później to się powtórzyło jeszcze po 20. I tak do 30 wyprowadziłam wszystkie swoje choroby i potrzeby rehabilitacji. Czy w okresie przedszkolnym pojawiły się zachowania kompulsywne? Plucie, chrząkanie, kradzież cukru w kostkach. To był jakiś taki rytuał z tego, że rodzice się bardzo śmiali, bo po prostu stawałam przed regałem z ich książkami, udawałam, że będę zrywała grzbiety, a tak naprawdę kradłam cukier. A potem faktycznie brałam się za te książki i zdzierałam te grzbiety. Dużo się też drapałam. Oczywiście spałam zawinięta w naleśnika. Bardzo lubiłam się kiwać, do dzisiaj lubię się kiwać. Lubiłam echolalię. Czy w okresie przedszkolnym pojawiły się zachowania autoagresywne? Nie. Czy u dziecka kiedykolwiek wystąpił nadmierny lęk utrudniający pracę w grupie rówieśniczej? Lęk nie. Ale
było tak, że jeśli miejsce było nowe lub osób było trochę za dużo, to mi się kręciło w głowie i ja nie ogarniałam, co się dzieje. Jak w zerówce zmieniłam podstawówkę, to pamiętam z pierwszych dni świetlicy, że ja stałam, a ona wirowała. Aha, w ogóle nie mogłam wsiadać też na karuzelę, nic z tych rzeczy. Nawet kręcić się w kółko. Bo od razu wymiotowałam. Miałam też straszliwą chorobę lokomocyjną. No, więc ja nie miałam oporów przed grupą rówieśniczą, tylko albo nie wiedziałam, co z nimi zrobić, albo było ich za dużo, albo nie czułam potrzeby. A ten krótki czas, kiedy było mi przykro, szybko minął, ale nie powiedziała, że to był lęk. Ja byłam wkurwiona. Nie widziałam powodu, dla którego miałabym być nielubiana. Za to szybko zaczęłam znajdować powody, dla których te różne dzieciaki mogłyby być nielubiane. Szczególnymi tymi powodami było na przykład gilas w nosie, wieczny gilas w nosie, nie? W ogóle zwracałam na to strasznie uwagę. Z bardzo daleka widziałam, że ktoś ma gilasa w nosie i go nie wysmarkuje. Boże. Szybko właśnie dostrzegałam głupotę, nieumiejętność uczenia się, nieogar. Niemyślenie, niemoralność, agresję. Więc jakby w tym moim postrzeganiu niewiele było miejsca na lęk. To był mutyzm? Nie. Naprawdę porządnie przestałam mówić po śmierci mojej mamy, czy już jak byłam dorosła. Ale były okresy czy sytuacje, gdy się nie odzywałam, bo nie widziałam sensu po prostu, ale to nie był mutyzm, po prostu nie widziałam sensu. Czy zostały stwierdzone zaburzenia integracji sensorycznej? No już w dorosłości, za to takie bardzo mocne. Na takiej skali 10-punktowej mam 9 punktów. No i tak jak mówię, mam problemy z tym do dziś. W moim pokoleniu to się inaczej nazywało. Natomiast było tak. Było widoczne i było rehabilitowane. I dziękuję, 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 dziękuję za moją mamę, która mi z tym zrobiła na tyle, na ile mogła. Porządek. To było oczywiście okupione i wieloma łzami, kłótniami, wściekłościami i tak dalej, ale zrobiła z tym porządek. Bo ja nie wiem, jakbym żyła. Czy występowały lub czy występują lub występowały w przeszłości inne problemy, np. takie jak wybiórczość pokarmowa, tak bardzo, tendencje depresyjne, tak bardzo, i zaburzenia snu, tak bardzo, częste zapalenia ucha, nie spotkałam się z tym. Natomiast jasne, że lubię jedzenie o określonych strukturach, o określonych nie lubię. Do późnej dorosłości, znaczy do dosyć późnej takiej młodości. Chyba miałam 20, chyba 3 lata, jak pierwszy raz postanowiłam spróbować szpinaku. 28, jak pomyślałam, że może by tak spróbować chrzanu, bo wydaje mi się, że on będzie smakował. No i w tym roku, mając 37 lat, pierwszy raz spróbowałam musztardy, bo pomyślałam, że będzie mi smakowała. Nigdy nie tykałam tych rzeczy. Podroby mają dla mnie smak po prostu czystego żelaza i obrzydliwej, surowej krwi. Nie jem, nienawidzę. Ogólnie lubię bardzo jeść, ale ja tak przez kilka miesięcy jem jedną potrawę i później inną. Jakieś określone rzeczy. Któregoś dnia mi się to po prostu przeterminowuje i w dzieciństwie tak naprawdę to ciągle jadłam omlet i pomidorową. Nie byłam zadowolona ze zmian jakichś. Więc mama spokojnie mogła gotować cały czas to samo. Z dodatkowych rzeczy, które miałam w dzieciństwie, które tutaj są wymienione, to miałam zaburzenia lękowe. Nie dotyczyło to ludzi, tak? Tylko po prostu lęków. Lęku ogólnionego i lęku reprezentowanego
potworami, tak? Ja w ogromnej mierze miałam problem z zasypianiem, dlatego że się bałam zasnąć. Bałam się ciemności strasznie. Bałam się południcy, bałam się północy, bałam się ducha, bałam się potwora. Duchy i ścięte głowy śniły mi się w koszmarach bardzo często. Miałam koszmary w ogóle tak do dwudziestki. Rzadko miałam inne sny niż koszmary. I głównie to były, no to były takie dobre horrory, podczas gdy ja w ogóle horrorów nie oglądałam, bo tak nie było mowy, żebym mnie w ogóle coś takiego strawiła. Moja głowa prawie, że bez przekazów popkulturowych wypluwała takie dzieła horroru i thrillera, że można by było z tego czerpać, naprawdę. Czy w okresie wczesnego dzieciństwa dziecka odczuwali Państwo, że jest ono nietypowe, inne od rówieśników? Ja to odczuwałam i cała moja rodzina mi to mówiła i wszyscy moi rówieśnicy też mi to mówili, nauczyciele mi to mówili, każdy mi to mówił niemalże. Ej, Jadzia, przestań, gwałty, gwałty. No przecież to jest... No i w zasadzie to się nie skończyło do dziś, tylko że dzisiaj to ja już wiem, dlaczego jestem inna przynajmniej. Dziecko w sytuacjach społecznych zazwyczaj jest unikające, aha, nieśmiałe, unikające kontaktu, wycofane, odważne, pewne siebie, inicjujące kontakt, ostrożne i roztropne. Ja nie byłam nieśmiała, ale byłam unikająca kontaktu, bo nie widziałam właśnie w tym sensu, nie bardzo mnie to pociągało. Nie byłam wycofana, bo jak coś chciałam, coś mnie interesowało, to w ogóle nie miałam żadnego problemu. Byłam odważna i pewna siebie. Nie byłam inicjująca kontaktów, bo tak jak mówię, nie widziałam sensu. Ostrożna i roztropna. To o mnie bardzo mówili. Mówili też o mnie mała stara. Szkoda, że nie mam pamiętnika mojej mamy. Teraz schowałam go gdzieś ostatnio na strych. Ona tam pisała, że jest spokojna o moją przyszłość. Właśnie dlatego, że jestem poważna, refleksyjna. No to było, gdy byłam bardzo mała. Nie miałam więcej niż 4 lata, gdy to było pisane. I dochodzimy do pytania 30. Tam jest 100 pytań, w tym kwestionariuszu jest ponad 100. Na tym 30. na razie skończę. Przed diagnozą zachowania dziecka zazwyczaj było tłumaczone przez rodziny i otoczenie jako nieśmiałość, lękliwość, niedostosowanie, złe wychowanie, rozpieszczenie, złośliwość, charakter. No u mnie akurat tłumaczono to lękliwością, niedostosowaniem, rozpieszczeniem, złośliwością i charakterem. Ale to jest kwestia moich rodziców, tak? I ich jakiegoś fisiu misiu. W zasadzie niczego więcej. Dobrze, później jest kilka pytań takich bardzo bardziej statystycznych, o których nie ma co tutaj mówić. Zaczniemy później od pytania 35, czyli czy w trakcie intensywnych emocji lub stresu zdarza się, że syn i córka wykonuje powtarzalne ruchy i zachowania. Dziękuję, na razie. Santa Claus ain't coming to Mars. Santa Claus ain't coming to Mars. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus ain't coming. Santa Claus ain't coming to Mars. We're not on his list. We don't even have ice. What's it matter who's naughty or nice? We work on hydroponics, live in a biosphere, keep the generator fueled, just so we don't die out here. So why don't
sound? What's that sound?